O przywrócenie sakramentu pojednania do centrum życia chrześcijanina zaapelował papież Franciszek. Przypominając, że Boże miłosierdzie przerasta wszelkie nasze oczekiwania, wezwał kapłanów, by byli narzędziami Jego miłosierdzia, a nie przeszkodami na drodze zbawienia. Ojciec Święty mówił o tym na spotkaniu z księżmi uczestniczącymi w dorocznym kursie dla spowiedników. Każdy skruszony wierny po rozgrzeszeniu przez kapłana ma płynącą z wiary pewność, że jego grzechy już nie istnieją, mówił papież. Ważne jest więc, by spowiednik był kanałem radości, a wierny po otrzymaniu przebaczenia nie czuł się już przygnieciony grzechem, tylko mógł zasmakować dzieła Boga, który go uwolnił. By mógł przeżywać dziękczynienie, gotowy naprawić wyrządzone zło i wyjść na spotkanie braci sercem pełnym dobra i otwartym. Franciszek zachęcił kapłanów, by byli strażnikami, a nigdy panami, zarówno powierzonych im owiec, jak i łaski, którą Bóg przez nich rozlewa. Cosa faccio se mi trovo in difficoltà? Co robię, jeśli mam trudności i nie mogę udzielić rozgrzeszenia? Co powinno się zrobić? Ma prima di tutto cercare se c'è. Cóż, przede wszystkim szukać, czy jest jakaś droga. Wiele razy się znajdzie. Po drugie, nie opierać się tylko na języku mówionym, ale także na języku gestów. Są ludzie, którzy nie mogą mówić, ale gestem wyrażają skruchę i ból. A po trzecie, jeśli nie możesz dać rozgrzeszenia, mów jak ojciec. Słuchaj, w tej sprawie ja nie mogę, ale mogę cię zapewnić, że Bóg cię kocha i na ciebie czeka. Pomódlmy się razem do Matki Bożej, aby cię strzegła. Ale przychodź, wracaj tu, bo i ja na ciebie czekam, tak jak czeka na ciebie Bóg, i dać błogosławieństwo. W ten sposób ta osoba odchodzi od konfesjonału i może powiedzieć: znalazłam ojca, nie zbił mnie.